Myślę, że najważniejsza w tym wspólnym przedsięwzięciu była możliwość współpracy, możliwość lepszego poznania siebie, lepszego poznania naszych krajów, wypracowania nowych kontaktów. To bardzo cenne dla kontrolerów z różnych krajów, że mogą pracować razem i poznawać nawzajem swoje procedury kontrolne. Mimo występujących w nich różnic, mogliśmy się od siebie uczyć i wymieniać doświadczeniami. Każda taka wspólna kontrola jest ważna, bo oznacza wymianę informacji, praktyki i metodologii. To jest bardzo ważne dla wszystkich krajów i pracujących w nich audytorów. Mam nadzieję na dalsze wspólne kontrole i współpracę w przyszłości. Wiem, że mój zespół jest bardzo zadowolony z tego roku współpracy z polskimi i słowackimi kolegami. Wiem, że niecierpliwie czeka na następne wspólne kontrole. Taka wspólna kontrola wydaje mi się bardzo ważna, ponieważ możemy się wzajemnie od siebie uczyć, choćby poprzez porównanie procedur przeprowadzania audytów w poszczególnych krajach. To budujące, że mimo różnic w tych procedurach potrafiliśmy znaleźć wspólny język, którego wynikiem jest omawiany dziś raport. Korzystając z okazji, chciałabym podziękować wszystkim trzem delegacjom. Polskiej delegacji za inicjatywę i koordynację, słowackiej za partnerstwo i współpracę oraz mojej, litewskiej, za pełne zaangażowanie w ten projekt i za to, co wspólnie osiągnęliśmy.